Dobra. 60 diamentów to wydam na start. Partiatik! Live. 1900 wave'a, masz ładnie, ładnie, ale ja też w ogóle nie klikam. Ja klikam tylko na streamie wave'y. Dobra, 3 miliardy do wydania. Na co polecacie to wydać? A właśnie, 2600 uzbierały orki na offstreamie. 2000, a oni mają na to 5% szans. A nie, oni więcej uzbierali. Ja wczoraj to przemieliłem na chyba to albo to. Było chyba 3000. No to oni 6000 uzbierali? Coś takiego. No, dużo, dużo. Czekajcie chwilę, dobra. Na co byście wydali tego golda? Jaki jest plan? W HP trochę. A, w HP miałem dodać trochę, masz rację. Cześć, założę sobie itemy na spokojnie. I zaraz pododajemy co trzeba. Chyba róg założymy, bo i tak będziemy lecieć. Bo i tak będziemy lecieć te rękawice. A to miałem założyć, tylko nie wiem za co. Chyba, że to jest jako item ten. To jest jako ten item, czy nie? Bo tutaj w to miejsce. A, chyba tak. To jest zamiast tego, to jest nakryta. Nie wiem. Nie wiem, czy to się opłaca. Uczniki, hero, uczniki oraz hero, fight, lightning i lightning tower. No mam, tak? A, piszesz mi w co ulepszać. Był już MC? Tak, właśnie skończyłem. Piękna sprawa. Dzisiaj zrobiliśmy potężny progres z Minecraftem. Czekaj, ja myślę, w co ja mam głównie polecieć? I myśleć ten item kupić. W sumie jest dużo golda, to mogę go kupić, najwyżej go używał nie będę. Ta, on jest zamiast łuku. ...60% szansa na kryta archerów. 10% więcej DMG i atak speeda. No niby spoko, a co dawało to? Kurde, to jest podobne. Tylko to jest też na bohatera 5% kryta szansa. Dobra, na razie pograjmy z tym na testa. Nie wiem, co jest lepsze. To niby to jest lepsze, bo jest dużo droższe. Kiedy masz zamiar skończyć z tą grą? Nie wiem. Ale jest tylko na noc ta gra już. Znaczy ona była tylko raz normalnie na streamie, że przez cały stream. Czy tam przez 4 godziny? Nie, 3 godziny była wtedy. A bo tak to jest tylko na noc od tamtego czasu. To o co ci chodzi? O co ci chodzi? Jak się nazywa gildia? Dom Starców. Dom Starców się nazywa gilducha. Na samym starcie kup sobie takie coś na tej górze z serduszkiem. No właśnie myślę, czy to kupować. Ile kosztuje to? 200 tych? 200 kryształów to kosztuje, tak? Tylko ja nie mam zwojów. A nie, mam 28, ale Lucy. Poczekaj, poczekaj. W co my lecimy? Trochę tego, trochę tego. Dajmy na pewno w HP, bo jest bardzo tanie. Dajmy do 400 levela, ok. I archerów, skoro ich ulepszyłem. Do 1000 może. 1000 level archery, ładnie. I teraz czekaj chwilę. Ten boss bardzo dobrze DMG robi też. A ma niski level, ma tylko 450. Ulepszę go chyba trochę. Do 500. Kurde, 501 ile. Tego towera ostatnio nie ulepszyłem nic. Może 550 chociaż. Te wiedźmy miałem poulepszyć, bo one mają tylko 200 levele. Kacperowski jutro pewnie będzie grany, jeżeli odpalę Minecrafta i tak dalej. Mi się wydaje, wiesz?
No to grany na pewno będzie, to jest fajna giereczka. Czekaj, czekaj, czekaj. Tego Archera coś ulepszać, tego co healuje, właśnie nie wiem, ten dużo robi. 500 mu muszę dać na pewno. Tego nie wiem, czy jeszcze ulepszać. Ten dużo robi nawet. Valorant nie oddaje, no powiem ci tak, fajna giereczka, no. Ale mało w niego gram bardzo. Praktycznie nic, to może dlatego tak sądzę. Czekaj, czekaj. Może dam mu ten 400? A właśnie, na pewno tych muszę ulepszyć. Cztery miliony, a ci? 3,5. Spoko, fajnie. Jeszcze z buffem to oni jeszcze trochę więcej mają. No nie wiem, chyba Lightning Tower ja bym poleciał teraz. Znaczy Thunder Tower. Albo Tora? Który Tor się wydaje mocny teraz? Zeus. No ten 400 na Zeusie. 450. Niech będzie. 600 dam tu, niech będzie też. 350 dajmy tu. O, 370. Tu 400. Chociaż nie wiem, czy to dużo robi. Muszę pośledzić DMG tego Robala. Czy go warto tak w niego lecieć? Może Tor 900? Znaczy, no, Tor, dobrze mówię. Ty, ale czekaj. Jakoś... Czekaj, mało jakoś DMG mu porosło. Poczekaj. Co by teraz polecieć tak full już? Dlaczego jutro nie będzie The Last of Us albo nowego koda? Bo bym chyba Minecrafta wolał. Wkręciłem się zbyt. A Minecraft była przerwa przez haka. Tak to wiesz, dzisiaj bylibyśmy już dalej, to bym tak na spokój odpalił. Łuki? No właśnie nie wiem, mogę trochę łuków jeszcze polecieć, bo niby je ulepszyłem itemem, więc niby teraz by oddał, jakbym poleciał. Mogę tak zrobić. Dobra, niech będzie. Ale czy fulla łuki lecieć? Zastanawiam się. Dobra, dam na fulla łuki. Za miliard. Za miliard łuki i luj. Inwestycja. Niech będzie. Zobaczymy, ile się ulepszy za to. O chłopie, ty. 1500 level na łukach. 1600 level. 1700. Opa. O, równiusieńko. Piękna sprawa. Kryształy. Kryształów czarnych się nie wydaje tak. O, bo nie ma na co. Jej się wydaje na ulepszenie itemów tych albo tych. Albo na te bufiki, ale to gówno. Na razie to ja to pieprzę, wiesz? Dobra, chyba wave'y porobi. Chociaż poczekaj, zróbmy eksperyment, jak pójdzie Syn. 10k. O, nie ma szans chyba. O kurde, my go robimy? Nie, nie ma szans. Ja pierdzielę, on bije. Nie, co ja pieprzę, co ja pieprzę, co ja pieprzę w ogóle? Dobra, zróbmy tego. Na test. Dobra, ten to schodzi. Oj, oj, oj. Jakie obozy wojo? A, uczników. A w sumie masz rację, teraz jest Warf. Rzeczywiście, dawno ich nie robiłem. Mogę porobić za chwilkę. W sumie tu nic nie mam takiego.
Dobra, mogę pójść, bo ten róg zamiast tego rogu za bardzo i tak nie ma co dać. Chyba, że to. Ale no, nie stać mnie, nie stać, ale... Czy warto to brać? Luj z tym na razie. Dobra. Przejmijmy trochę tu, zobaczmy jak będzie. Gdzie tu jest w ogóle? Eksperyment. Rzućmy się na wioskę jakąś mocną. 24K. Czy damy w ogóle, czy jesteśmy w stanie robić już te wioski? Bo jeżeli tak, to pół mapy możemy zająć się. A mi się klika się. O, ja pierdzielę, jak oni biją. Nie ma szans. Czekaj, nie. No, kołczan niby byłby zamiast czego kołczan? Ale strzałka się OP wydaje, co ty? Strzałka jest spoko. W ogóle ze strzału łucznicy mają 80% szansę kryta. Porypane to jest. Można niby porobić obozy dla łuczników, tak jak widz pisał, bo ich w ogóle nie robiłem, zobacz. O chłopie, dobra, poróbmy, poróbmy. 2% więcej mają AD łucznicy. Ta, poróbmy trochę, bo to bardzo przyspieszy. To jak zrobimy kilka tych obozów, to tak z 50% więcej łucznicy będą mieli DMG. Bo jesteśmy w stanie tak łatwo zająć dużo obozów. 50% więcej to chłopie. No, będzie OP to. Czekaj, to się tu zwiększa, 516, zajmijmy teraz. Na kolonie jak robisz usyn róg, ale nie, ma nie mam po co go usuwać, bo nie mam za bardzo za co go dać. Ty, to się zwiększa czy nie tutaj? Chyba nie, to chyba po prostu jako pasywka jest. Ta, rzućmy się na 3200. Tu powinno być mocniejsze tu. O chłopie, my to robimy na... Ja pierdolę! Tutaj było mocniejsze, pamiętam, niż worków, niż tych, nie worków, tylko tych niewolników tamtych zwykłych. Jesteśmy w stanie całą tą mapę przejąć. Jak ty masz tyle pieniędzy z kolonii? No mam przejętych bardzo dużo kolonii. Nie wiem, kiedy ostatnio oglądałeś u mnie tą gierkę, jeżeli na YouTubie, to tam były rzeczy chyba tylko z pierwszego i drugiego streama, jak pobrałem tą grę. To już minęło od tego czasu sporo, więc wiesz. Ja będę wstawiał dalej. Ale nie mogłem jak ostatnich dwóch dni wstawić filmu, bo był w sensie wczoraj i dziś. Bo niestety hacked. Dobra. Ty to dużo tam. 230 wiosek i 400k zarabiają? Jak? To ja mam 206 i zarabiają dużo więcej? Co ty gadasz? A ulepszasz te wioski? Hacker troll? Nie, dobra, masz bombę na łeb. Hacker troll. Nie, dobra, bombarduje ci chatę w GTA. Spoko, wojo, spoko. Zaraz orków też poprzejmujemy, bo orków obozy się OP wydają, bo dają fajne pasywki dla tych orkowych niewolników. No i ta gierka jest idealna właśnie, no tak wiesz, dwa dni bez tej gry na streamie, żebyś tak pasywnie goldzik zbierał w tle. A potem odpalam na streamie i progres robimy. I właśnie to jest plus tej gry. Dlatego się jeszcze nie znudziła. Jutro grany będzie? Powinien być. Znaczy powinna być. Ta, no.
No to fajne to grany, jest fajne. Już tam więcej ogarniamy. Coś tam wiesz. Rozmieszczenie. Gdzie mniej więcej itemy można znaleźć i tak dalej. Co do czego pasuje. Walo z widzami w któryś dzień? Pewnie zrobię, ale... Mało bardzo gram w Valo i teraz mi się nie chce za bardzo. To ja grałem, jak była przerwa od streamów, grałem coś, a tak to gram bardzo rzadko coś tam. Z bratem. Ale któregoś dnia może odpalę. Na koniec streama jakoś coś tam popykamy. Stream do 8, no tak z godzinkę. I walę lotu. Nie ma chyba smoothie Harego z Tybetu, on tylko może dodawać. Dobra, przejmijmy dalej tam. O chłopie, jakie to jest oro. Oni nożami rzucają? Czemu? A, bo dostali tego. Tak działa ten skin na ich... Na nich działa ten nożyk, że nożami rzucają. Knaf też oddaje? No kiedyś będzie, spokojnie. To kiedy, pytanie. Chłopie, poza tym to jest podcast. Czemu ty nie piszesz tematów do podcastu, tylko się pytasz, kiedy tupę FNAF? Będzie i luj, rozumiesz? Kiedy Ark? Wczoraj mi się jakiś filmik z Arka wyświetlił. O chłopie, taką nostalgię do tej gry czuję. Naprawdę lubię Arka. Tylko ja grałem też jak był dużo gorszy. Teraz jest w sumie dużo lepszy. No, zrobimy, ale ja bym zrobił tak jak mówiłem, single, takie, że robimy wszystkie bossy, taki Erlcraft, tylko w Arku. Na jakichś modach bym grał. Legionista, zaraz dostajesz takie łokieto na papę, że to jest Louis. Czemu Reyna jeszcze nie jest usunięta z gry? Nie wiem. Mnie to w tej grze irytuje. W sumie się zastanawiam kto, ja tak mało gram, że nie wiem. Dis? No, Dis mnie irytuje, no. Konkretnie mnie wpienia. Pcha się w gips. Ty myślisz o słowie zakazanym, jak chciałem napisać Legionista. Ja nie wiem, czy to słowo też jest zakazane, dlatego na wszelki wypadek masz to łokieto na łeb na 10 minut. Nie jest zakazane? Chłopie! Ty jesteś... Ty u demonza siedzisz. Dla ciebie żadne słowo nie jest zakazane, bo demon nie może bana dostać. Ale to jest inna sprawa na tym streamie. U demonza padają mocne donaty, on mówi tylko tak. Nie pisz tak. No i tyle. On, jego się nie da zbanować, chociaż nie, demon miał dużo banów. Aby więcej nie dostał, bo żeby nie, lipy nie było. Masz rację, pizowaty, wiem, masz rację. Dawno go nie oglądałem, to mi z pamięci wypadło. Dobra, przejmujemy dalej wioseczki. Ale dużo ogólnie banów miał demons, bardzo. Ale nie wiem za co dokładnie. Chyba ileś miał za prawa autorskie, to się trochę inaczej liczy. Bo one tam... Chyba po jakimś dłuższym czasie te strajki znikają za prawa autorskie. Pelord nie jest zakazany na Twitchu, jest zakazany w kontekście, żeby kogoś obrazić. Tak, tylko widz napisał, że ja jestem i zacenzurował to słowo. Rozumiem, że nie chciał mnie obrazić. Ale już Twitch by to
uznał inaczej. W sensie mi by nie dał bana pewnie. Chyba żebym nie zareagował, bo to na moim czacie. Ale Twitch często też daje bany dla zwykłych użytkowników, samych. Nie dla streamerów, za pisanie takich rzeczy. Tylko nie wiem jak to dokładnie działa, no Kondziu za coś bana dostał z dupy. Nie wiem co napisał konkretnie, czy na tym streamie, czy u kogoś innego. Ale no, porypana sprawa z tym jest. Reporty mówisz? Myślisz, że jakieś friendsle reportują konto tutaj na czacie? Znaczy może też u kogoś innego pisał, nie? Ja nie wiem czy on dostał za ten stream. Ale on dostał sobie po wczorajszym streamie 40-minutowym, co zrobiłem, bana, więc pewnie tutaj go wyłapał. Jak? A, napisałeś inne słowo, rozumiem, Gierczak. Nie to. Ty, no my wszystkie wioski przejmujemy uczników. Machoń ma bana? Ta, no, Twitcha dostał. Ta, no, no, no. Twitch mi powiedział, że mu dał bana. Także chyba git. Bez możliwości. Czy wioski się kończą? No u góry masz napisaną ilość. 236 na 495. A właśnie ty. Ja miałem, bo dzisiaj się chyba odnawiały te. No właśnie. Przejmijmy je na szybko. Ja to się przejmuję 5 minut, to też przejmę. No właśnie mi się teraz przypomniało. Bojo. Jak widzę, napisał ile jest wiosek. Te wioski jakoś dużo nie przynoszą. Ale wiesz. Raz na 10 minut taki milion wpadnie. Dzięki bardzo widzą. Na bodyboardę 10 zł. Siema, oglądam cię od grudnia 2020. Pozdrowisz mnie i Marcina? Siema, pozdrawiam ciebie i Marcina widzę. Dzięki wielkie za Domivera, ciebie i Marcina. Dzięki. Od kiedy? Grudzień 2020? To sporo. Na przykład jak powiedzmy. No, tak już jest na tym Twitchu niestety. I zobacz. Co zrobisz? Kiedy Margonem? Nie lubię tej gry, nigdy. Chyba, że mi zapłacą potężną pęgę. Ale raczej nie zapłacą, bo to martwa gra. Przedłużany? Nie wiem, no wiesz, jest szansa, że tam w grudniu by był, ale mało. W sensie mała, nie jest mała. 50% powiedzmy, o. No wiem właśnie, zobaczy. Przedłużany z tej gry? Nie no, psycha by siadła. Ja w tą grę robię raz na kilka dni. No, wiesz, tak minimalnie raz na 24h, żeby był taki progres odczuwalny dla widza i dla mnie. Bo gierka se farmi golda, ja przychodzę, ulepszam i lecimy. Chociaż wave'ów to ja jeszcze nie osiągnąłem maksymalnych jakich mogę, bo 1500 wave osiągnęliśmy, to nawet skilli nie muszę używać, żeby dalej robić z przeskokiem po 5. Fishing co? Kiedy? Fishing Planet? Co to w dupa? Coś o łowieniu ryb? Jakiś symulator? Ja nie, nie, nie. Ja nie fan takich rzeczy. Pokażesz co ile bije? Na tym to się nie da sprawdzić, bo zobacz jak znikają te budowle. Margonem nie ma botów? Tak. Tam pewnie same boty jak w Tibi. Co ty wiesz? W martwych grach te same boty biegają. Margonem wspaniałe? No nie wiem, nie wiem. Ja nie przepadam. Kiedy jakiś clicker? Był ostatnio.
I trzeba będzie kapitalistę zrobić, bo był komuch, teraz kapitalizm. Ale też nie wiem kiedy, bo grany mamy. Więc najpierw grany na razie. Po Minecrafcie. Może po granym. Kapitalizm. Dobra, wszystkie przejęte. One dają 352 tysiące na 10 minut, tak? Spoko. A te dają 800 tysięcy na 54 sekundy. To jest dopiero OP. Te. Czekaj, mieliśmy dalej tych uczników ulepszać wioskami, to może ulepszajmy sobie. Wiem właśnie, Pikachu, ale to jest taki stream na jeden... W sensie content na jeden stream, ten komuch, bo później to już długo trzeba było czekać, widziałeś na końcu. A graliśmy ledwo 2 godzinki. Teraz trzeba kapitalistę. I odda też, no trochę. Komuch oddało, pokazał prawdziwego ciebie? No tak. W końcu nie musiałem ukrywać poglądów. Gdyby nie kategorie na Twitchu, to bym perma dostał za tą grę. Czemu nie ma małpek? Bo mamy lepsze gierki niż małpki. Na przykład Growcastów. No, no małpki też na pewno będą. Zrobiliśmy 300 wave'a miesiąc temu, czy dwa. Kiedyś trzeba będzie 400. Wyszedł nowy paragon, ale nawet go nie patrzyłem. Dobra, przejmujmy dalej wioseczki. Się ulepszy tych uczników tymi wioskami, to raczej tam, co nie zająłem tej wioski, co miała chyba 25k, to powinienem zająć na easy. To serio duży boost będzie. Nie no, ale Growcastle to powinna za promocję płacić, nie ma co. No w dupę nie ma co, ta gra powinna za promocję płacić, siluj. Tyle ludzi się zarejestrowało przeze mnie w tej grze i oglądają reklamy. Growcastle, pieniądze mi oddajcie. Tego Hell? A, można Hell spróbować, no, można spróbować. Fishing Planet mega podobny do Cat Goes Fishing, z tym, że łowisz człowieka, a nie rybą. W sumie jest to symulacja, nie łowisz smoków. Jak na tym myślę, to jedyną wspólną rzeczą jest woda. Aha. To niezła gra jak Cat Goes Fishing. Tylko, że jedyne, co je łączy, to fishing. No, dzięki, dzięki za info. No. Dzięki za info. Planet Fishing, Cat Goes Fishing, Planet Samy. Like. Tak się składa, że jestem deweloperem tej gry i mam suba, więc chyba starczy. Ta? Nie! Wysyłaj 10k euro i luj. Ma być 10k euro. Na koncie zaro. Dobra. Chyba a nie, jeszcze dwie czarne wiochy. Przejmijmy. Black Town. Do przejęcia. To jest Hell Black Town. Piekielna czarna... Czarne miasto, ale wioska to też idą. Emotka, aha, nie, mi się ona nie podoba. Jest jakaś taka brzydka. Wolę widzieć napis aha na czacie. Jak nie, to usuwaj gierkę i luj. Co usuwaj? Nie! Tych to nie zajmiemy. Czerwonych może kilka zajmiemy, nie? Dobra, trzeba komuchów zająć. To jest bufna kryta, tak? No, na pewno zajmiemy kilka. Pierczak, co ty w dupę ględzisz? Po prostu tu są takie emotki i tyle. Proste. Dla tutejszych widzów.
A to, że ty się szlajasz po jakichś streamach, piszesz mi jakieś dupy emotki, ty myślisz, że kogoś to interesuje? Ty zaraz masz łokcia na łeb. Kolejny do łokcia na głowę. Co ty ględzisz, fizowaty? A Lulz? Moja ulubiona emotka, Lulz. Likę. Też lubię. Dużo nowych lubię. Dyniuch. O, Kamanbruch. Ale z żabami lubię emotki. Wszystkie, bo są też. O, jaja z ogniem, też fajna. Gadu gadu jest dużo, to znam, ale... Wiesz. Emotki nie dla starych ludzi, ja też nie lubię za dużo Olgę. O, no, widz mnie rozumie i prawidłowo. Ale nie, no jest dużo slotów, jak macie jakieś. Ja po prostu ja nie chcę niektórych dodawać, wiesz, porwalo, pieprzone w dupę albo jakieś aha. Są useless emotki. Niektóre emotki są po prostu useless, ja ich nie lubię widzieć. Ja nie lubię widzieć tego gówna, to tego nie dodaję i tyle. To, że jakiś streamer sobie to dodał, to mnie to w dupę nie interesuje. XDD dodaj z tym szczurem? No nie, no to jest gówniana emotka, no. Czym ona ci się podoba? Sam, bolo... Znaczy sam. Widzowie podpowiadali, co dokładać, jakie towery i tak dalej. No to nie sam. Bo jest tu dużo weteranów tej gry na czacie. Nie wiem czy w tym momencie, ale ogólnie dużo weteranów, co mają potem 10k wave'a plus, czy nawet 20. Nie wiem czy to się weteran nazywa, ale chyba tak. Albo więcej nawet, nie wiem już jakie te wave'y mieli, już mnie odkleja. Jak powiesz UW daje suba, UW, dawaj suba. Ci zapiję przegonga. Czekaj, 7400, zobaczmy czy się uda. Uda się. Chłopie, ja nie wiem, bo jest się tak potężny slój. Przez to, że tak dawno nie zajmowaliśmy tych wioseczek. Nie, fizowaty. Jak ty jesteś głąbem. Przecież powiedziałem, czemu mi się nie podobają. Czemu sen nadpisujesz rzeczywistość, chłopcze? Przecież wytłumaczyłem. Ja tobie poza tym w dupę na każdym streamie tłumaczę, czemu mi się te emotki nie podobają. To ty konkretnie powinieneś wiedzieć. Inny widz mógł tak napisać, który nie wie. Jak ja ci co stream tłumaczę o tych emotkach? Nie no, chłopie, ty mnie załamujesz. No nie no, napisałeś normalnie, co ty ględzisz? Po prostu nie lubię tych emotek, jak wyglądają niektórych. W sensie, ja nie mówię o wszystkich, ja też dużej ilości emotek nie znam, ale jak są na BTTV, to możecie podesłać. Bo jest dużo slotów. Ale no te co, te konkretne co je znam, no to mówię, że mi nie podobają, widziałem u innych streamerów. Czy Kac lubię? Nie wiem czy dokładnie wiem co to. Chyba tego na BTTV nie ma, to i tak tego dodać nie mogę. To jest to z Demonzem. No i tak chyba tego na BTTV nie ma. Tak mi się wydaje, ale... Też pewności nie mam, ale to taki neutralna dla mnie emotka. Wiem, że ludzie ją lubią na innych streamach. Odsyłam? No dobra, pokaż. No i wytłumacz mi tą emotkę. Nie, no bez przesady. O, to mogę dodać, huch. To jest nawet fajna emotka.
Ale czemu przez 2H? Ona tak zawsze była, nie przez jedno? Musi być 4 znaki. A, dlatego jest 2H, okej. Okay. 7 TV lepsze. Spokojnie, na BTTV to zmienią. Zobacz, jakie upgrade'y tam robią. No ale dużo, bardzo na plus zmienili BTTV przez 7 TV. Bo się obsrali konkurencji. Ja to doceniam. No właśnie, BTTV nic nie zmieniało od lat, ale teraz się ruszyli w końcu. Poczuli oddech. Bardzo tak, że jakby to zrobiło wcześniej te aktualizacje całe, to nikt by nie wspomniał o 7TV. No właśnie, dobrze, że 7TV jest, bo wiesz, pobudzili, co tu się działo. Rozumiem, milku. Nie, jak to się czyta? Milków? Ty, no już przejąłem tych wiosek z 500. Jakby chyba wszystkie przejmiemy dzisiaj. Dzisiaj to jest takie przejmowanie potężne. I właśnie, poczekaj. Dajmy tego. Mogłem to od razu zrobić, ale dam teraz. Boosta do szybkości. To będzie się jeszcze szybciej przejmować te wioski. A, ja pierdzielę, przecież mnie wylogowało. Po tym jak mi chłop zhakował. Dobra, pieprzy, nie chce mi się. Grały bez boosta. Nie no, blagu, ja tu siedzę. No, niedługo się zbieram. Ja to w miarę normalne godziny nadal mam i chcę dalej odpalać o 16. Jutro normalnie stream. 7TV główne zalety. No ja już mi pisałeś to wszystko, ja już wiem to. Mówiłem, no kiedyś może wprowadzimy, zobaczymy. A ty do widza piszesz? Ja? Jak ja to widzę? Jutro idę oglądać Black Adama. Spoko, Andrzej, dasz znać jak ci się podobał. To ci nie będę nastawię. Chociaż jak słyszałeś już co mówiłem, to wyznacz moją opinię, ale spoilerował ci nie będę. Jakby jeszcze było co. Czy co mi się podoba? Zaraz zerknę. Dobra, wypiję kula. Zestaw ode mnie robisz? Ale co to w dupę jest za beczka smalt? Znaczy się tego. Nie można tak mówić. A te są zupgrade'owane trochę. Takie cienie mają. Zupgrade'owane są te wodki tu. Ty, 300 wiosek zaraz mamy przejętych. Ale wszystkich raczej się nie uda. Weź obczaj te. Kerfus, ja pierdzielę, nie. Ale Kerfus już nie żyje. Chyba już umarło o nim. Spóźnione. Ty, to jest snowball na tych wioskach, co wzmacniają uczników, bo my zajmujemy ucznicy coraz mocniejsi i przez to kolejne wioski coraz łatwiej zajmować. A te, których bym nie zajął, zajmuję przez to, że zajął poprzednią. Kerfuś antycznej mądrości. Oka. No nie wiem, taka dość taka dziwna emotka.
Znaczy no mogę dodać ją jak chcecie. Alberto? Mogę dodać tą małpkę. Niech będzie, no i tak jest dużo slotów. Nawet jak będzie martwa, to wiesz. To jest fajna emotka. Ty, ja kojarzę w ogóle... Czekaj, skąd to jest? Coś kojarzę z tym. Nie wiem też. Co z czym, Amy? Z czym? Bo widzę twoją wiadomość. Szybko napisz, bo zaraz zniknie mi z oczu. Przecież to jest stare jak świat. Ja to pamiętam, że kiedyś usuwałem. Bo nikt tego nie używał. To bije się na Hylik 5? Nie, weź podeś link, to zerkniemy podczas grania w tą grę. Jest gdzieś ten link do walk na Hylik 5? Czy jeszcze nie ma? A właśnie, wiesz co możesz podesłać? Kto się bije w ogóle na Fame MMA, bo ja nawet nie wiem, on zaraz będzie. Pamiętasz mnie? A tak bardziej na temat, to jutro stream o 16. Tak wplotłeś to się, o pamiętasz mnie? A tak w ogóle to jutro stream. Co ty tak to wplotłeś? Ty jesteś peposzaj z ciebie. Nie wiem, czy jestem odkryć. To jest fajne. Nie, ja to pamiętam. Bo też duże emotyki ja pewnie usuwałem. Co to jest? To jest demons? Co się z demonzem stało? Sadger dla niego, widzowie. RIP. F. Człowiek jest trupem, a z jego emotkę robią. F. Co to Adamczyk? To jest z tym? Te walki? O, dzięki Adamczyk, doceniam. Dobra, analiza podczas grania. Poczekaj. To się bije. Tromba Dubiel? Co? A, to jest Fame. Dobra, bo przez chwilę myślałem, że to jest ten. Ten Hylik. Daj mi to w dupę. Czekaj, zaraz zerknę. Tromba Dubiel. Tu wygra Tromba chyba. Mureński Sukonator. Tu wygra Pasut. Chyba. Tu wygra Bandura, tu wygra Ferrari, Krycha, Polak, Filipek. Tu nie wiem kto. Tu nie ogarniam tej walki za bardzo. Szymol versus Ginold. Tutaj wygra... O chłopie, to bab to się najciężej się baby obstawia. A tu wiejski koks. Ty, to dwóch walk tylko, nie wiem, tak. Reszta jest takie pewniaczki. Pewniaczki. O chłopie, no chyba z Murańskim wygra pasy, czy nie? Bez przesady, no chyba wygra. Jest różnica wieku z 20 lat. Typowy cykl weekendowy Demonza? Gdzie? Chyba źle kliknąłem. A tu uda menel, trup, kac, fifka. Ty, on robi drank streamy jeszcze? Demons? W sensie to tam do Demonza nie patrzyłem, co tam u niego. Kiedyś pamiętam, to często tam drank streamy były. Ale to z czasu slotów. Obiecał urodziny, a to kiedy będzie, no?
A tą dodasz? Pokaż moją. Tank relate. Nie wiem, nie wiem. Była podobna emotka z ręką, ale widzowie pisali, że gówniana. Czy się na spóźnianie, więc to nie wiem, czy jest sens. Czy to dodam? Co to w dupę jest? Ja z tym Jasperem to nie wiem co dodawać, bo ja go ogarniam z nim totalnie. Były jakieś tam emotki, kilka z nim takich znanych. Tak chyba do nich nie należy, bo mam z nim 5 kanałów. Jak stream się przedłuża? A, jest zaraz pierwsza. Dzięki Wiktorze. Co? 45 miesięcy w dupę? Kiedy ty to nabiłeś? No nie wiem czy ultra chat, bo giga chat jest... nie jest wystarczający? To jest jakby ta sama emotka. W sensie fajnie zrobiona. Genos. Ale to jest jakby to samo. Wiem, że są sloty wolne, ale... no tak bez... bez sensu mi się wydaje, wiesz? Nie, ja nie lubię tej emotki. Ja ją kiedyś usuwałem, pamiętam. Ja ją dodawałem. Nikt tego gówna nie używał. Pieprzyć to. Usuwałem tą emotkę, ją pamiętam. I tą drugą. Były dwie takie. Dwie tego typu emotki były. Ja je pieprzę dwie. No bo były te dwie emotki. Happy dog? No też był. Też był ten dog. W sensie niby jest 500 slotów, a tak naprawdę motek jest używanych, wiecie, niedużo. Znaczy, mogę to niby dodać, ale tego to jedna osoba będzie używała. Albo zero. Prędzej zero. Kiedy użyjesz tej emotki? Powiedz mi. Kiedy się te... kiedy tą emotkę skastujesz? Ale... koka! Lulz! Nie, Lulz mi się bardziej podoba, bo szybciej wpije w szapłatki. Jest nadal emotka Lulz, czy skasowali? Nie, nie skasowali, bałem się. Już napisałem na czacie. Koka ma potencjał. A, animacja na tym 7TV jest zbugowana z tym? Z Lulz? A, rozumiem, rozumiem. No to git, tak. Szeroka wersja Lulz. Koka jest fajna. A no, mogę dodać jak chcecie, ale kto to będzie używał? Dodałem koka. Skok na kok. Jest dużo slotów, ale w sumie wiecie, niby jest dużo slotów, ale i tak z tymi emotkami to jest, że jest ileś tam stałych i takie co dodam jak Lulz na przykład, co było przez kilka dni non stop, a teraz już nic tego nie piszę. Tak już jest z emotkami. Nie, kuszyku, jutro. Jakie itemy w skrzyni? Jakiej skrzyni? Jakiej skrzyni? Ta emotka.
Martwy mem. Mogę dodać jak nic chce, ale no to nie wiem czy ktoś to będzie używał. Ktoś jeszcze pamięta tego mema? Jutro? No chyba Minecraft. Wiesz? Ty no, ile tych wiosek ja już przejąłem? Porypało mnie. Już nie wiem co się dzieje. Dobra, wystarczy na dzisiaj. Jeszcze przejmijmy zwykłe wioski. Orkowe, o, orkowe trzeba. Dzisiaj przejmowanie wiosek i tyle, nie będzie wave'ów. Nie no, wave'ów też by się przydało trochę. Wokage dodaj, tak jak krzyczysz w nocy, będzie używane. Mogę dodać najwyżej, wypieprzę. Znaczy nie wypieprzę tego, bo jest tyle slotów, że po prostu będzie zapomniana leżała, ale nie wiem gdzie to leży. To wokakę zapieprzone. Jamal. Ale ja Jamala nie widzę na obrazku. Z Jamalem to ma być Jamal emotka. Dobra, masz, dodam to. Wokagę macie. Obudka. Obudka pierwszej w nocy przed końcem streama. SPXW? Nie pamiętam tej emotki. Nie, ja tego nie lubię. To usuwałem, nie dodaję tego. Tego badge, czy jak to. Może total drzew, zapomniałem o tej emocji nawet. Dobra. Przejmijmy, tak. Orków trochę. Orki są importante. O, zobacz, 4,5 czy wyjdzie. Po upgrade'zie. Kurde, ty! Po wpakowaniu 3 miliardów golda. Niezłe oro. Dobra. Niech zbierają kamyczki. I tak mi sporo zadają w sumie. Pieprzone boty. To bracia? To nie są bracia, w dupę bracia. Co najwyżej kuzyn, ale pieprzyć. Czekaj, czekaj. Pyk. Czy to są orki z Majorki? Nie no, zielone orki pieprzone. Czekaj, daj mi więcej. To tego... Tych kamieni pozbierają przez noc. Jutro sobie to fuzję zrobimy i na itemy będzie legendarne. Z tego się robi legendarne itemy. Jak oceniam tą emotkę? Nie wiem. Bo jest tak przerażające, że ją skasowali. Nie mów, że nie damy rady już zająć więcej tych. Proszę, w dupę. A następne już chyba się nie da. Co nacisnąć? Czekaj. Rozpieprzajcie to gówno. Nie, nie da rady. Czekaj. Dobra, 1200 HP. Proszę przeczytaj, co Wix, siema. Co chciałeś? Daj radę dla widza, laska 8 do 10, ale ma bąbelka. Zaryzykować czy pieprzyć? O chłopie! O chłopie, ja pierdzielę, o ja pierdzielę. No nie wiem. Ciężki temat. Zależy, zależy widzowie no. Zależy jak widzowi zależy. Jeżeli tylko na wygląd patrzysz, no to pieprz to, ale jeżeli nie, poza 8 na 10 coś tam jeszcze się kryje, no to można przemyśleć.
Czekaj. Tu już wiosek nie zajmiemy. To zajmijmy jeszcze. A, bo ja Infinity Tower jeszcze robiłem. A, już tego widzę, nie ma co pytał pewnie ile golda. Czemu tyle golda zarabiam w tej grze? Z wiosek. Infinity Tower jeszcze. Tu ile tych mamy do zajęcia? Ja pierdzielę. Spróbujmy to. O Jezus Maria, tej wioski to można cały dzień bić. Kryje się 500+. Pod emotką kliknij show. Show emoty. A czemu to zablokowane jest? Ktoś to zgłaszał? Pan. Czy ja mam dzieci? No. Normalnie. To ty myślisz, że w wieku 3000 lat się dzieci nie ma? Huch. Z każdym widzem mam dziecko. Naraz z każdym. Daj to. Boże wojo. No nie wiem. W sensie można by dodać. To wtedy byłyby walki na czacie. Jedni by pisali podpaloną ajaję, a drudzy to. Ma to sens. Ty, ma to sens. Będą walki na czacie, dodaję to. Gdzie to jest? Kurde, zamknąłem to. Gdzie ty to masz? Aj, no chcę dodać. Ale nie mogę tego znaleźć. No będą walki, właśnie o to chodzi. To jest plus. Zapraszam do zajęcia stanowiska na czacie. Albo to, albo jak się tam ta Black Blue motka nazywa. Weź napisz nazwę jej. Nie ajaja, to z ogniem. Słuchaj się widzów, to zaraz będzie 50 emotek Demonza i Jaspera. Nie ma ich tak na BTTV. To nie muszę się użerać z nimi. A, whip detected, dobra, dobra. A tamta emotka działa? Anime love, a, dobra, dobra. Walki na czacie będą zamieszki. To mi się podoba, to mi się podoba. Jakie masz itemy w skrzynce tam pod ulepszaniem do uczników? Czekaj, czekaj. A, już ci mówię. Dla widza, takie. Znaczy to jest niepotrzebne do zajmowania wiosek. Miałem wave wygrać, a zajmuję wioski, no aleluj. Nożyk, strzała, perła dla drugiego bossa. 15% DMG więcej, a to jest na wave'y. Ale nie chcę mi się tego zajmować. Jakiś widz chciał mi radę napisać, powiedział, że kupował te armaty do zajmowania miast. Ale te armaty to są gównem w porównaniu do uczników. To jest taki szczok, że to luj. Zobacz ich profil, kto się bije, to masz... Tak, to jest Heilig? Zony się bije? Czyżby rewanż jakiś? On się z Disem bił, nie? Chyba tak. Zobacz co napisał, a... A gdzie napisał coś? Po porażce z Disem Maciek czeka na pierwsze zwycięstwo. Nazwisko jest rywala w Poznaniu wkrótce. A Murański? Ten to się na każdej gali bije. Chłopie, on wszędzie jest. O co w dupę chodzi?
Murański to jest wszędzie. A potem tamten pieprzony będzie mówił tak. Chciałem anulować ich z internetu. Ty chłop się bije na każdej gali. O, zobacz, to może być dobra walka. Ty, ja myślę, że Tyburski wygra. Tyburski się dobrze bije. Alberto w sobie nic nie pokazał, ale kto wie, no. Miał tylko jedną walkę. Kto tam jeszcze jest? O, tego pamiętam, ale jak... Nie, czekaj, jego chyba walki nie oglądałem. Nie, oglądałem chyba. On tam zachowawczo tak walczył. Fagata? Stop promocji patologii. Po co wydajecie jej rozgłos? Książka powinna być jej rywalką. To ta, co wykorzystała Steel? Spoko. W sumie Heiligi oddają. Ja ten Paszę zobaczył. Czemu Pasza się nie bije? Miał tylko jedną walkę i to chyba najlepsza ogólnie freakowa walka, jaka była według mnie. Polecam zamiast Leżyka dać łuk ognisty. Czemu? Czemu lepszy? Napisz. Murański z Lombardu? No to jest ten, co grał w tym serialu. No, ale ja tego serialu nigdy nie widziałem. Tylko słyszałem, że tam grał. O, to jest syn tego, co za dymę robi z każdym. Murańskiego starego. Murański senior. Ja pierwszy raz w życiu postawię kupon, bo podobno Muran z Najmanem się bije. Młody Murański się bije z Najmanem? Błagam, nie, to ja chyba będę musiał... Nie, no nie mów, że Murański, że Najman się bije na Heilig. Błagam cię. Proszę, nie. O kurde, co jest? Nie damy rady przejąć tego? Ja przejąłem 24k wioskę. Co się odpieprza? Buged. Dobra, to przejmijmy i starszy wiosek. Jeszcze Infinity Tower tylko. To ty i widz? Fajna emotka też, no. Fajna emotka. Czekaj. Dobra, zostawmy już te wioski. 312 wiosek przejętych. Jeszcze Infinity Tower na szybko. Albo to. Tamto mi się bardziej podoba. Tam ma w sobie taki klimat. Dobra, 7k, chyba damy radę. O chłopie, na easy. Czy nie na easy? Na easy. Co, Kusiku? Zapraszam do walki na czacie, obozy. Motki muszą iść w parze. 50k. Ty zaraz będziemy mieli milion na minutę. O chłopie, ty to jutro do wydania będzie z 2 miliardy jak jest, bo teraz były 3 miliardy do wydania po dwóch dniach. Don Diego nie wiadomo z kim się bije, ale się mówi, że Szpilka albo ojciec Denisa. Ze Szpilką bym go zobaczył, bo ten Don Diego podobno jest mega dobry. A Szpilka, jestem ciekawy, co potrafi po tamtej walce, bo się zapowiadało dobra walka, ale no kontuzja była, więc galipa. Dobra, jest. Bruch. Co widz napisał? No, nie możesz innych wyzywać, o to jest Worda, widzę. Weź Black Blue, usuń tą wiadomość. Nie chcę widzowi tych mam dawać.
Storm. Storm 48. Co to jest? A jam. O, dzięki, dzięki. Kurde, nie damy rady. Iś, nie. Pieprzony w dupę gówno. Dobra, ty. A właśnie, odebrałem item? Ty, już mamy tak, 6 tych kostek. Ale to olać. Tu zbieramy 7 tego i 4 elitarne itemy. Wojo, co ty piszesz? Nie mogę, Wojo. Pokażę dla widza podsumowanie, co i dobra, że zrobiło. Najwięcej ucznicy, ale to dlatego, że w nich wpakowałem chyba ponad miliard. Z 1200 000. To działko, 11% to działko. Ono od ognia bije. Ale to była też kolonia, poczekaj. Zróbmy, po tym ci pokażę. O, po tym ci pokażę. A nie, bo jest... Tyle wpakowałem, tylko ucznicy coś zadadzą. Zbyt ich ulepszyłem. Te modka typu zabawna. Fajna, fajna modka. Podoba mi się. Ognisty łuk daje 60% DMG. No ale komu? Ucznikom czy bohaterom też? Ukradł ten samochód. Ukradł, no, ukradł mi set. Pudzień się bije w grudniu. Właśnie słyszałem, na tą walkę czekam. Ucznicy, no, Lightning, ten boss, on dużo robi. No i działko. I tutaj ten ucznik. No właśnie, wydaje mi. Ja mam na 1800 levelu to działko. Także się nie dziwię, że ono tyle bije. Ale to kosztuje diamenty. Diamenty to jest się tak farmi, że to jest luj. To jest popieprzone, jak się łatwo to ulepsza. Bo to zawsze za jeden jest. To jest fajne. Ucznikom daje DMG. No czekaj, zobaczę ten łuk. Ten? Ale to jest lepsze, bo to daje 60% szans na kryta, 10% damage i attack speeda. Dzięki temu i strzale mam 80% szans na kryta. Czy mat kojarzę? Nie wiem. Nie wiem, kojarzę chyba, ale musisz ją być podesać. Dobra, czekaj. Która jest godzina? O chłopie, już jest pierwsza. Dobra. To tylko do 1600 wave'a i wale lota. Tak, tak, jeszcze 5 minut stream potrwa. A, no to znam, to jest, wiesz, z jakich emotek. To jest podobne do pewnej emocji, której nienawidzę. Zagraj biologiczny. Cześć, zegar biologiczny jest przestawiony, zara małpki do 6 nie jest przestawiony. Ja ogólnie mało spałem ostatnio przez to, że musiałem wstawać i patrzeć, czy mi support odpisał, bo oni w takich okienkach odpisywali czasowych, konkretnych. Potem musiałem to wypełniać i potem znowu wracałem spać. Ale jutro normalnie stream odpalę. Bez trolla, bez trolla. O 16, znaczy koło 16. Szamar, pens. Ale no ledwo go widać. Kurde, jest potencjał w Jamal Dance, ale ledwo go widać. Na Heilig 5 Mateusz Murański wygra z Neumannem? Jeżeli będzie coś takiego, to na pewno Neumann przegra, z każdym przegra Neumann.
Myślę, że Nightmount sam ze sobą by walkę przegrał, jakby się dało zrobić taką walkę. Chociaż już dawno temu chyba przegrał ze sobą walkę. Potwierdzona jest walka z tym Najmanem? Proszę, nie mów tak. Niech nie przywracają Najmana do życia, w dupę. Papa, widzę, widzę. To jest najlepsza emotka z gadu gadu? Nie wiem, nie wiem. Z Darolwem by przegrał Najman? Chyba przegrał. Miał walkę chyba. Na Fame MMA. Jak chyba jedna z pierwszych walk Najmana, czy nie? Nie, czekaj. Nie, nie, nie. On miał z bonusem walkę Najman. A Darolew miał z kim walkę na Fame MMA? Nie no, chyba z Najmanem. Siema Difon, udało mi się konto odzyskać, także git mi ja życiem. Piesek. Tylko piesek podtrzymuje tę emotkę. Tylko dlatego mnie ta emotka kupuje, tylko dlatego. Nie no, bez sensu jest ta emotka kola. W sensie taka dziwna, z wyglądu. W walce Mariusz Pucianowski z Mamedem Kaldowym na KSW77. To kto by wygrał, bo ja... No będzie ta walka, kto wygra? Ja myślę, że wygra Pucianowski, bo walczył z tym... Jak on się nazywa? Teraz mi wyleciał z głowy, szybko. Z tym od brazylijskiego jiu-jitsu, a dostał gonga i się złożył. Materla chyba. No, Materla, no, no, no. Nie, Bombardier, dupę, o kim ty piszesz? Bombardier to tam niech wypieprza kleić te... Tajne bazy w amazońskiej dżungli z powrotem na YouTube'a. Nie mi walczyć z Pudzianowskim. Tylko... No, Pudzianowski się dobrze pokazał w tamtej walce. Bardzo. Zobaczymy jak z Mamedem, ale myślę, że może być podobnie. Chociaż Mamed jest lepszym zawodnikiem. Ale no zobaczymy. Na pewno obejrzę tę walkę. Ale nie wiem czy w premierę, bo nie chce mi się śledzić tych wszystkich rzeczy. Gagri. No to znamy, znamy ją. Nawet nie wiedziałem, że Semotka jest taka rysunkowa tego. Nie no, kola w dół, to bez przyzadu. Nie, nie, nie. Boba wystarczy. Ty jak zrobiłeś takie szerokie na tym? Na BTTV. Fajne. Ale może zmień nazwę na Jamal D. Żeby łatwiej się pisało. Ale można dodać Jamala, no. Chociaż każdy i tak raczej klika tab. Jamal tab będzie luj. Trzymasz się dobrze jak na swój wiek. Uznaj to jako komplement. Dzięki. Że dopisałeś w nawiasie jak czytać tą wiadomość. Dobra, ja zaraz będę walił lotę, bo już jest po pierwsze, ja nie chcę aż tak, wiecie. Do 1600 wave'a dostanę. Słyszę, że Karolek ten, który do miski żygał, a potem ze starym tam skakiwał, skończył nagrywać nety. Ja to słyszałem pół roku temu, że skończył, to znowu skończył? To już wrócił i skończył znowu? Karolek. To ile razy on kończy tę karierę? Kończy się, chłopie, 5 lat temu kończył, 7 miesięcy temu, wczoraj.
chłopie, coś się odpieprza. To co chwila kończy. Chłop, teraz nadaje się tylko wyłącznie na TikToka, bo tam Hammer raczej dło siedzi. Ale Karolek, w sensie nie wiem jakie, czekaj, o. Ja nawet nie wiem co on robił od lat. Ale kończy, bo powiedział mu się już nie chce. Najstraszniejsza gra na świecie. Zafarbowałem włosy. Ty, Karolek miał prawie 2,5 miliona subów. Ja pierdzielę, co ty gadasz? To teraz sprzeda kanał. Wiesz, ile taki kanał warty jest? Chłopie. Teraz sell kanał i ma emeryturę już. 20 PSC? Nie. Dużo więcej. Nie wiem dokładnie ile, bo to się nie da tak o wycenić. Co to jest? Pasza biceps. Odpaliłem tryb walk Papito 2K14 i znowu tak bardzo chciałem dodawać headshoty na Heilig 10 grudnia main event vs Medusa. Tydzień temu na treningu strzeliło kolano. O chłopie, już się z Meduską miał bić. Meduska się mega dobrze bije w parterze. A no ciekawe jak Pasza ma w MMA, bo on mieli tylko stójkę, nie? Oni mieli K1 czy nie? Samej ręce były obok. Nie, no szkoda, w dupę. Ej, ale zobaczyłbym, z kimkolwiek bym zobaczył Pasza, jakby się bił. Mam nadzieję, że wróci do zdrowia. Jak to jest, że mają kontuzję co miesiąc? W sumie w przypadku Paszy to nie wiem. Ale może w parterze zaczął trenować, a tam są często kontuzje. A wcześniej na przykład trenował tylko stójkę, więc może to tak wyglądać. Bo tak to Pasza przy jest aktywny ten sportowo. Ale często kontuzje są dlatego, że wiesz, ludzie sprzed kompa idą na treningi i tak dalej. Zaczynają trenować codziennie, 5 dni w tygodniu. No i tak wypada potem. Pasza zapasy trenował? To nie wiem, nie wiem. Może po prostu nieszczęśliwy wypadek. Nie, nie, ja tego nie... Nie, tego nie pokazuję, blag, bo to co ostre. Ja to widziałem już. Nie, to jest fake, przecież. Fake konto. Zobacz co on tam pisze. Dice from cringe. Nie. Pa widzowie, pa, pan McDonald, ja też zaraz idę, widzu, posiedź jeszcze 5 minutek. Zobacz, do 1600 wave'a. I walę lotę z tobą. Obserwotka. Jak chcesz to mogę. Aj, widzę Jamal Dance. Jamal Dem. Nie no, dobrze jest. Coś ledwo. Widać tego Jamala jak tańczy? To powinno być jakoś inaczej zrobione. Jak są tańczące emotki zrobione, że widać zawsze jak ludzik tańczy? A tutaj ledwo go widać, tego Jamala. Co dzisiaj będzie grać na streamie? Jak odpalę koło tej, wiesz, o której, to Minecraft. Minecraft. Nie wiem kiedy to zrobić, The Last of Us. Sporo tych rzeczy. A ten Minecraft tak ciąga, chłopie, siadewać się. Ja myślę, że Alberto wygra, bo pomyli Tyburskiego z bananem. Co ty piszesz? Nie, ja myślę, że wygra Tyburski. Tyburski się dobrze bije, serio. Alberto chyba nic nie pokazał, ale w sumie ten bratan też nic nie pokazał, a chłopa tam one-shotował. Kto wie?
drugą gierką Kushiku, to w przyszłym tygodniu, w któryś dzień się po prostu zrobię, bo to jest na jeden stream na 5 godzin. A The Last of Us nie wiem co z tym, tylko nie wiem kiedy to zrobić. No i chciałbym tego, Crysisa może jak się uda w przyszłym tygodniu, w którykolwiek dzień odpalić, bo to jest chyba na 3 godziny ta gra. Mam propozycję, zrób streama, gdzie piszesz w notatniku wszystkich widzów. Wiesz, jakie wyświetlenia będą? Co piszę w notatniku? Tyburski skończy w parterze z Alberto. Czym? Nie, pisz tak, dobra? Powiedz to Mariowi, że nie wiesz, czy będziesz grał w grę, co chciał. Nie no, ale ja gram w grę, co Mario chciał, w grany. Jutro będzie grany. A właśnie, The Escapist, ja pierdzielę. O chłopie, The Escapist, taka gierka też trzeba do tego, ale nie wiem kiedy. Na razie się skupmy na tym Minecrafcie, żeby to better Minecraft skończyć. Już i tak sporo misji, już jest tak, teraz jest Snowball. Więc jest dobrze. Piszesz w notatniku IP, numer karty kredytowej od widzów. A nie dla widzów swoich rzeczy piszę? Swoją kartę i tak dalej? Kiedy Metin? Nie mam w planach tej gry. W ogóle. Ten Crysis na 3 godziny to Warhead. W sumie spoko byłby stream Crysis połączony z The Escapist, taki streamek. Bo idealnie, Crysis 3 godziny i The Escapist, ta mapka bardzo trudna, ile zajmie? Z 5 godzin zajmie pewnie. Tak, ja już tak nastawiam na długą ilość czasu, więc... I wtedy byśmy zrobili tą bardzo trudną. Kiedy Bastion fajne polecam? Nie wiem co to jest Bastion. Siema. Kiedy Ark... Chłopie, z Arkiem to będzie ciężko, bo ten z Arka to będą tak porypanie długo zajmie czasu wszystko, te wszystkie bossy i tak dalej. No ja wiem, Amy, że też chciał tą grę, ale ja ją nie wiem, w dupę, któryś dzień się zrobi. A może, czekaj, bo Fame ma jest w sobotę, jak zrobić w piątek i w niedzielę, to Last of Us. Tydzień? Wróciłeś się po śmigu na Instagramie? Dobra. Ciężko jest Mameda w stójce znokautować, a on nie dostał ostatnio nokautu w swojej ostatniej walce? Walczył z tym, takim młodym, nie pamiętam teraz nazwy. Dobra, widzowie, 1596, ostatni wave dzisiaj. Ale łatwo te wave'y idą, bardzo łatwo. Jest tak, jesteśmy tak do przodu w wave'ach, że nie wiem, jeszcze z 500 wave'ów to by się jeszcze można plus 5 grać. Bo ja tak dawno nie robiłem wave'ów. Chłopie, to jest tak easy. My computer, właśnie dzisiaj już. Mamy, to już jest, wiesz, już, to już nie są lata świetności, ale tak już trzeba pamiętać. A Pudzian w sumie cały czas robi progres, o dziwo. Więc myślę, że Pudzian ma większe szanse. Dobra, 1601 wave. 654 tysiące w rankingu na całym świecie. Fajnie. Pokaż to jeszcze. Milion? Prawie. Czekaj, nie no, musimy ten milion dobić. Co? Ty, to się udało zająć 500 mocniejsze? Do jutra, Fizowaty, do jutra. Żebyś Arka skończył, to już jest 20...
widzów puścić, bo ja z ekipą 4 są po 2 tygodniach. Ale ja bym grał na modach z lekkim przyspieszeniem, żeby to miało sens. Ja pierdziel, nadal nie ma miliona. 997, dobra. Zostaje moja ulubiona, mój ulubiony numer. Niech zostanie. Lekkie cheaty w tym arku by były? Nie, to nie są cheaty, tylko przyspieszony serwer. Powiedzmy zbieranie razy 3 i tak dalej. Ale też jakby dużo bym nie dał. Nie wiem, czy 3 w ogóle bym dał. Ale zobaczymy, ale chłopie. Ogólnie są dostępne ustawienia na single player do arka, fajne. Widziałem, sensowne. Już dawno temu to patrzyłem, przecież tego arka to z 2 lata temu zapowiedziałem. I są fajne ustawienia, fajne mody, które, dzięki którym się fajnie to gra. Więc no, no chłopie. Ej, ulepszają się jednak ci, bo jest 1100, a było 500 coś. I sobie 2 razy mocniejszych uczników. Co jest? Nie przeczytasz wszystkich ników widzów na początku, to teraz czytaj. Żartuję, wyśpi się. Dzięki widzom. Dobra. Zostawiam po prostu, żeby... A, diamenty wydam. Zostawiam to na tego. Daj ten ognisty łuk. Nie, już wolę zostawić ten, jak jest. Zostawiam po prostu, żeby sobie zbierał siano. Jutro pewnie pograny wydamy te pieniądze. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę